Oh shit, here we go again. Artefakty. Ten leczy. Ten pozwala nam popierdalać jak pojebany. Ten daje plus 5 do obrony. No a tego się rzuca i przeciwnik robi... Koniec materiału, dziękuję, że wpadliście, zostawcie lajeczka, komentarzyk od siebie i polecajcie wszystkim swoim znajomym i rodzinie mój kanał. A teraz już tak na serio. Co do artefaktów w Survarium, to kiedyś dawno temu myślałem nad zrobieniem jakiegoś materiału poruszającego sprawę artefaktów, że brakuje mi w ich przypadku animacji zbierania czy używania ich, a także niektórych dźwięków, jak na przykład odgłosów duszenia się po styczności z toksyczną chmurą artefaktu Gąbka. Tak samo fajnie byłoby zobaczyć, że artefakty dużo bardziej wpływają na to, jak poruszamy się po mapie, wybierając bezpieczniejszą drogę, a tak są tylko małą i irytującą niedogodnością na drodze do pierwszego przeciwnika. Smuci mnie nieco ten niewykorzystany potencjał, jak i fakt, że mieliśmy mieć więcej artefaktów, co wskazują sami twórcy gry na jej oficjalnej stronie, gdzie mamy podane 6 różnych artefaktów, z których 4 znajdują już się w grze od dawna. Poza Gąbką, Wiosną, Onyxem i Larkspurem mieliśmy otrzymać jeszcze Cewkę i Grzechotkę, których opisy brzmią następująco. Cewka. Kryształ wyhodowany z cienkich, elastycznych włókien. Wizualnie przypomina cewkę indukcyjną, od której pochodzi jego nazwa. W normalnym stanie wytwarza lokalne pole elektromagnetyczne, które dezaktywuje całą elektronikę i ukrywa przed skanerami i detektorami. Po aktywacji służy jako granat wytwarzający pole elektromagnetyczne, wyłączające wszystkie urządzenia elektroniczne. Grzechotka. Posiada unikalną zdolność do zagłuszania wszelkich dźwięków wydawanych przez nosiciela artefaktu. Po aktywacji efekt artefaktu zostaje wzmocniony. Artefakt nie zostaje zniszczony i wkrótce można go ponownie użyć. Istnieje jednak szansa, że coś może się ruszyć w niedalekiej przyszłości w sprawie artefaktów. Bowiem raz na jakiś czas twórcy wypuszczają serię odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez graczy, czyli Q&A. I w jednym z ostatnich padło następujące pytanie. Plany Survarium na 2021 rok. Nie jest tajemnicą, że zespoły deweloperskie zawsze sporządzają przybliżony plan każdej aktualizacji na następne 6 lub 12 miesięcy i dostosowują go po drodze w razie potrzeby. Jak sytuacja związana z pandemią COVID-19 wpłynęła na Was w tym wszystkim? Jakie były plany na 2020 rok, których nie udało Wam się zrealizować na czas i czy będziemy mogli to zobaczyć w 2021 roku? Chcemy się dowiedzieć, czego możemy się spodziewać, a czego nie da się osiągnąć przy obecnych zasobach. Sezonowe wydarzenia z nowymi kamuflażami są oczywiste, ale czy macie coś innego w zanadrzu? Tak, mamy, a niektóre z nich już zaimplementowaliśmy w tym roku, jak tryb gry Paintball, kilka nowych naklejek i zmiany w zasadach trybów rzeź i deathmatch drużynowy. Jedną z rzeczy, o której rozmawialiśmy od dłuższego czasu, jest wprowadzenie nowej anomalii z nowym artefaktem, a także przerobienie istniejących anomalii i artefaktów, aby bardziej pasowały do rozgrywki, ale nie możemy podać żadnej daty na ten moment. Daje to odrobinę nadziei na zmiany na lepsze w grze, chociaż podchodzę do tego coraz bardziej sceptycznie ze względu na tempo prac przy rozwijaniu i poprawianiu gry. I
trochę próbuję bronić studio z tego faktu, że większa jego część pracuje nad jeszcze niezapowiedzianą nową grą. Jednak mimo wszystko jestem graczem i oczekuję ciekawych zmian usprawniających i rozbudowujących grę. Co do tego, to myślę, i to już od dawna, nad zrobieniem osobnego materiału o wszystkim, co nie podpasowało mi w Survarium, ale co do terminu, kiedy takowy materiał się pojawi na kanale, pozwolę sobie odpowiedzieć na to słowami z Q&A. It's done when it's done. Z mojej strony na tyle, dajcie znać, co sądzicie o materiale, a ja wracam do zbierania tych przeklętych punktów na ten kamuflaż do VSS Wintoriesa ze specjalnego wydarzenia, które będzie trwać do 17 maja. Do następnego, trzymajcie się i cześć.